Jak się okazuje, na niektórych stacjach metra jest tylko winda i nie da się schodami zjechać. Trzeba przejechać przez 9 pięter jakichś backroomsów. Chciałem pokazać, gdzie dzisiaj idziemy. Idziemy sobie tu. Jest świątynia na Szlaku Górskim i no jest tak jakby wyryta w skale. Jedna z mniej znanych niby atrakcji. To znaczy jest znana, tylko jest trochę ciężej do niej dojechać, bo no trzeba kawałek od miasta się ruszyć. Więc może będzie mało ludzi i jakieś fajne widoczki. Oliwie nie wie, że kury są też w Polsce, więc wchodzimy na teren prywatny, żeby kury zobaczyć. Panowie tam sobie pompują żelazo. Jesteśmy na szlaku, jakieś w połowie. Nie, nie, kochani, to nie Orle Gniazdo, to tylko buddyjska świątynia. Możecie opuścić gardę. Moi drodzy, odpierdalamy spelunking. Przemek zostawił mnie samą. Nie, wchodź tu, w sensie, że to już się kończy. Okay. To tutaj jest jakieś chyba tylnie wyjścia z tego. A tu jestem ja. Nie wiem, czy będzie widać, ale totalnie paruję tutaj. Tak wygląda to w chuj creepy na nagraniu, bardziej niż w realu. Ła! Co? Obrzydliwie wielkie pająki. Jak macie wolne, tak pół godzinki metrem z centrum i potem 40 minut piechotką, no to warto tu wpaść. Druga rzecz, że nie ma tu z nami nikogo dosłownie, więc jeszcze dodaję to temu miejscu. Zastanawiałam się, co tutaj jest napisane i... I tak, można sobie za 30 tysięcy wonów, czyli stówkę, podwiesić latarnię, tą taką sikwę, co było. Jedwabną. Jedwabną. Jezus, jaka cisza cudowna. Uj. Co? Masz dyszkę. Jak fajnie. Nawet nie jesteśmy z ich wyznania. Pienio dostał monetkę. Pomachaj mi. Albo mukę mi pokaż. Wow. Batu Cavesy w Malezji, czy to? Chyba Batu Cavesy, bo robią większe wrażenie, bo są wyższe, mają więcej przestrzeni. Plus jednak tam jest ta naturka, jak ci przebija się to światło przez ten wysoki sufit. To jest ładne, bo to są bardzo blisko siebie rzeźbki, ale nadal jest to za małe, żeby robić takie wrażenie jak Batu Cavesy. Skarbie. Zgadzam się. Batu Cavesy, czy to? No to samo, co ty powiem, nie wiem, uspokój się, nie możesz na mnie zwalać. Nie możesz tylko ode mnie brać opinii. Tak, kolejny przykład tego, jak współżyją z naturą, bo ani od prawej, ani od lewej nie przejdziesz, nie przyciskając się. Dosłownie ten dźwięk oznacza, że tutaj są czujki i robią ci zdjęcie, jak przechodzisz. Tak od godziny idziemy przez las, bez żadnej żywej duszy. I plac zabaw dla emerytów kolejny. Myślałem, że sobie zaraz dojdziemy do normalnej ulicy, ale z tego, co mi się wydaje, to po prostu pod nami gdzieś jest tunel. Taki bardzo fajnie przywiązany kamyczek, żeby się nie stoczył na tą drogę. Jak się idzie, to można cały czas widzieć takie dziurki po kilka trekkingowych. O, tutaj całe jest takie metro w tym stylu. Przesuń się za bardzo. Takie ma zajebiste spodnie. Thank you.
wojska walczące kot. Z tego wszystkiego to jest mój ulubieniec. Jesteśmy sobie właśnie w Minam Metro i jest alejka webtoonowa. I to jest kolejna rzecz, której kompletnie nie ma nigdzie w internecie, w guidach, jak sobie zwiedzać to miasto. Co? Przecież to są hot dogi! Jakie słodkie! Korea troszkę lakuje, jeśli chodzi o ilość bubble tea, ale za to mają te takie fajne siateczki, co widzieliśmy pierwszy raz w Tajlandii. I one mają specjalnie, są tutaj sklejone przez środek, żeby wygodnie się niosło dwa picia na raz. RIP, moje cudowne kolczyki. Kulturystyczne show w czasie COVID-u zaczynają wyglądać bardzo jak okładka Mortal Kombata. Pan sobie ma taki X z tyłu motorka, żeby mu w kupę nie wjechać. I oczywiście, że jeździ po chodniku, ale to już typowo dla tej strony świata, że tak powiem. Że jak się ma motorek, to się ma privilege i troszkę inne zasady. Okazało się, że mamy Hindusa zaraz obok chaty, więc idziemy sobie zjeść Hindusa. Jak ktoś się zastanawia, dlaczego cały czas nie mamy zapchanej mordy bulgogi czy czymś innym koreańskim, to no zanim zaczęliśmy nagrywać, to byliśmy już tutaj koło miesiąca. Więc no, czasami chce się też inne kuchnie. Wiecie, to nie jest tak, że jak jesteś w Polsce, to żresz tylko schabowego non-stop. Byliśmy dosyć często w Dubaju, a no, w Dubaju tak naprawdę przez to, że Dubaj ktoś musiał stawiać, to tą siłą roboczą tam są właśnie Hindusi z Indii. Co doprowadza do tego, że no, jest tam dużo knajpek i są one cudownej jakości. Są przepyszne, są przetanie, bardzo polecam. I no troszkę nam to próg podniosło, a aktualnie to nasze lassi to są jogurty z po prostu owocami, a do kurczaka indyjskiego dostaliśmy sos słodko-kwaśny. Jak coś to ich ryż biryani typowy hinduski, to jest zwykły sticky rice, tylko że no jest żółty. Jak na razie przypraw jest tu zero użyte. Jak w Hindusie nie czujesz masali na wejściu, to raczej nie jest to dobry znak. To wychodź. FYI. Jak coś, to nany i makhani jest okej. Okay. To żeby nie było, że do wszystkiego się przypierdalamy. To jest... Jeszcze taką standardową rzeczą w Hindusach jest to, że raczej są też wegetariańskie opcje, a tutaj z tego, co zobaczyliśmy, to jest tylko do wyboru jakieś tam jedna vegetable, a... No tak standardowo, no to każde danie, które robicie sobie z kurczakiem albo z wołowiną, to zazwyczaj możecie też wziąć z panirem, czyli z tym ichniejszym takim serkiem. A tu nie. To natomiast jest coś ciekawego, bo jest to naan na słodko, no z jakimiś owocami i popruszony czymś słodkim. Zakładam, że tym jeolbi. I no jest to ciekawe bardzo. Tylko je, średnio się to wygodnie je, ale jest dobre. Overall chyba jesteśmy zadowoleni całkiem. To słodkie coś, co pokazywałem, okazało się bardzo dobre. Nie widziałem tego nigdy wcześniej, no były to po prostu dosłownie naan na słodko z jakimś tam pseudo-jogurtem i owocami, ale no wjechało to dobrze. Zajebiste było. Tak. I jak zakładam, że gdzieś pewnie w całej Korei to można znaleźć Hindusa, który będzie smakował tak, jak sobie wyobrażam Hindusa, czyli tak, jak smakuje on w Indiach, czy właśnie w Dubaju, tam gdzie jest dużo native Hindusów i oni wiedzą, jak to robić po ichniemu. Jak mamusia kazała. Jak mamusia przykazała, jak sypać masale. Ale no tak z tego, co widzimy, i tu mówię w kwestii Korea, Malezja, Tajlandia, Kambodża, bo o tym się możemy wypowiadać, no to tam właśnie ciężko było dostać jedzenie, które nie pochodzi od nich albo z najbliższych ich okolic, żeby właśnie było na takim fajnym poziomie, jak jest w Europie czy w Stanach. Raczej w Europie jesteście w stanie dostać jedzenie koreańskie, czy właśnie jakieś tam hinduskie, czy azjatyckie w takiej quality, jak i tutaj się znajdzie. Tak, ale nie zgodzę się z Malezją. W Malezji było spoko, żarcie. Przepraszam. Gdzie jak mówimy już takich bardziej international miejscach typu właśnie Singapur, no to tam już umieli to zrobić dobrze, więc po prostu chodzi o to, że nie ma kto im pokazać, jak to zrobić dobrze. Albo trzymaj się swojego wyobrażenia, gdzie biały typ jedzenie to jest
totalnie bez smaku i bez żadnej ostrości jest całkowicie... Brytyjczyk, reszta, grubarnienia. Uwielbiam tego mema, co dosłownie doprawiają swoje żarcie wodą.